Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Jest 9:26. Maciej Głogowski, witam. Przypominam, w naszym studiu pan Krzysztof Kalicki, pan Ryszard Wojtkowski i pan Jeremi Mordasewicz. Giełda na początek drugiej części. WIG20 w tej chwili zyskuje 0,56%, 2723 punkty notuje indeks spółek największych, a na rynku walutowym sytuacja wygląda tak. Frank po 3,10 zł już, euro po 3,97, dolar po 2,87, a funt po 4,68 zł. Sprawiliśmy się nieco z tymi finansami publicznymi. Kto wie, czy nie lepiej od rządzących, tych i wszystkich poprzednich. Chciałem panów zapytać jeszcze, a nie da się tego tematu pominąć, ale nie chcę być też monotematyczny, ale chciałem króciutko nawiązać do OFE. Wczoraj było spotkanie zespołu ubezpieczeń Komisji Trójstronnej z ministrem Michałem Bonim i panią minister Jolantą Fedak. Ja rozumiem, że sukcesu wielkiego nie mogło być i strony sobie porozmawiały. Czy coś niezwykle ważnego wyniknęło z tego spotkania? To pytanie kieruję do pana Jeremiego Mordasewicza. Znaczy, ważne było to, że nie zaprzestaliśmy rozmawiać i próbować znaleźć porozumienie. W tej chwili są dwie możliwości. We wtorek zbiera się Rada Ministrów i musi podjąć decyzję. I może dokonać jednego z wyborów. Albo bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zmiany w zakresie reformy emerytalnej i nie musi wtedy liczyć się ze zdaniem partnerów społecznych, albo chce się podzielić ze związkami zawodowymi i z organizacjami pracodawców odpowiedzialnością za zmiany. No i wtedy musi uwzględnić nasze zdanie. Jutro spotykamy się. To jest takie spotkanie ostatniej szansy, związki zawodowe i organizacje pracodawców bez obecności rządu. I po tym spotkaniu zaproponujemy rządowi możliwość porozumienia. Znaczy ten obszar, najprościej mówiąc, sprowadza się to do wysokości składki. Rząd położył na stole propozycję zejścia z 7,3% do 2,3%, czyli trzykrotnego zmniejszenia składki i potem w ciągu 6 lat powrót do składki 3,5%. Jednocześnie rząd powiedział tak, że korzyści, żeby zrównoważyć zmniejszenie składki, musimy zwiększyć możliwość zaangażowania w akcje na rynkach finansowych. I to z kolei wymaga wprowadzenia dwóch funduszy o zróżnicowanym ryzyku. Dla tych, którzy zaczynają karierę zawodową, fundusz o większym ryzyku, a dla tych, którzy zbliżają się do emerytury, fundusz o mniejszym ryzyku. Przy składce 3,5% nie da się tego zrobić. Proszę powiedzieć, jaka będzie, albo jaką pan podejrzewa, że mogłaby być ta kompromisowa propozycja, jaką pracodawcy i związkowcy zaproponują rządowi? Znaczy liczę na porozumienie na poziomie 5%. No ale to mnie się wydaje, przepraszam, że wejdę panu w słowo, że minister Boni już wyraźnie powiedział, że to nie wchodzi w grę. Nie, to panie minister Fedak powiedział. Minister Fedak, tak, oczywiście. Pani minister Fedak wczoraj w zasadzie powiedziała wyraźnie, że ona liczy na całkowitą likwidację drugiego filara, czyli tych emerytur kapitałowych, bo to nie ma sensu. Tak można zinterpretować jej wczorajszy wykład. W związku z tym w tej chwili widzimy, że w rządzie są, ministrowie prezentują różne stanowisko. I jutro będą musieli dokonać wyboru. Albo, bo na pierwsze 3 lata propozycja jest taka jak rząd zejściem, bo chodzi o to, żeby dać czas na... Czyli jedyną rzeczą, którą państwo chcą wynegocjować, to jest powrót nie do 3,5, a do 5% składki. Tak, bo co by to oznaczało? Czyli zgadzacie się na składkę 2,3 przez najbliższe... Pierwsze, w tym roku i na przyszły rok takie porozumienie się rysuje, że nie ma innej w zasadzie możliwości. Znaczy, bo my się poruszamy między tym, co chcielibyśmy, czyli chroniąc oszczędności i inwestycje. To nie jest kwestia zgadzamy się czy nie zgadzamy, bo to nie my podejmujemy decyzje. Jest w parlamencie rząd. Decyzje podejmą politycy i politycy mają interes, żeby ominąć 55% i 60% konstytucyjne zadłużenia do PKB. I tutaj
Niestety, i z tym nie wygramy. I z tym nikt nie wygra, dlatego że to jest ważniejsze, byśmy w ogóle byśmy nie rozmawiali o OFE, gdyby nie granica zadłużenia wpisana do konstytucji i ustawa ograniczająca i nakładająca obowiązki na rząd w związku z przekroczeniem progu 55%. I to wszystko spowodowało, że system OFE jakby ulega, jedni mówią modyfikacji, drudzy mówią demontażowi. A ja jeszcze tylko bym na koniec powiedział, dlaczego 5,5% ten przedział, o którym rozmawiamy? Bo obecnie 36% naszej składki idzie do OFE. Gdybyśmy przyjęli te 5-5,5%, to 1/4 naszej składki szłaby do OFE, 3/4 do ZUS-u. Jeżeli schodzimy poniżej tego poziomu, to całkowicie marginalizujemy emerytury kapitałowe, a to by oznaczało, znaczy i za to my nie weźmiemy odpowiedzialności, o tak bym powiedział. Ale nikt nie weźmie odpowiedzialności, dlatego że ta odpowiedzialność nadciągnie może za 20-30 lat, wtedy kiedy się okaże, jaki dług skumulowaliśmy, ten, który jest długiem odroczonym, odłożonym, nieewidencjonowanym. No tak, ale rząd może teraz zrobić tak. Może pójść ze swoim projektem do parlamentu i wziąć za niego pełną odpowiedzialność. Tak czy inaczej rząd weźmie za tę odpowiedzialność, mam wrażenie. To też trzeba się umówić, że pan powiedział o rozłożeniu tej odpowiedzialności, to wie racja. Pan co, to jest kontrowersyjne, bo przecież doświadczenia innych państw pokazały, na przykład pakt z Dublina w Irlandii z 1987 roku, porozumienia niemieckie czy porozumienia hiszpańskie pokazują, że partnerzy społeczni, czyli związki zawodowe i pracodawcy mogą dać tak. pewną obudowę. Tak? Jeżeli reforma emerytalna była wprowadzona na zasadzie szerokiego porozumienia społecznego, które dzisiaj jest kwestionowane. Jeżeli ona ma być zmieniana, to powinna być zmieniana również na zasadzie porozumienia społecznego, dlatego że w przeciwnym razie pójdzie sygnał do obywateli. Proszę bardzo, politycy mogą w systemie emerytalnym mieszać jak chcą. A tak jednak jest to porozumienie między... Ależ taki sygnał poszedł tak naprawdę. Przecież to, że mieszamy w systemie emerytalnym, to nie wynika z tego, że ten system kapitałowy jest zły, tak? Tylko wynika z tego, że trafiliśmy na barierę zadłużenia, bo nie poradziliśmy sobie z oszczędnościami w budżecie. W ogóle nie wiem, ja zgadzam się, nawet nie wiem i nie odpowiem na to pytanie, czy mogliśmy sobie poradzić. Ale faktem jest, że system został wprowadzony trochę pochopnie i być może nie do końca przemyślany sposób. I teraz ten system demontujemy też trochę pochopnie i moim zdaniem w nieprzemyślany sposób. Pan prezes Wojtkowski. Niewystarczające określenie. To wszystko odbywa się w strasznym pośpiechu. Rozumiem, że rząd jest pod presją czasu. Różnica zdań między panem ministrem Bonia, a panem ministrem Fedak, to nie jest różnica zdań w rządzie, to jest różnica zdań w koalicji. Jak to wyląduje w Sejmie... To jest różnica zdań wśród ekspertów, polityków, ale może i społeczeństwa. Wtedy może powstać jakaś egzotyczna koalicja i nie wiadomo, jaki potworek z tego wszystkiego w tym Sejmie powstanie. I w jakim czasie to wszystko się odbędzie. Ja przypomnę tylko, przepraszam, że przerwał premier Donald Tusk we wczorajszym wywiadzie w tygodniku Polityka. Powiedział wprost, jeśli głosy, które teraz słyszymy, miałyby podliczone być w sposób dla tego projektu niepomyślny, czyli głosami PSL, PiS-u i SLD, to prawdopodobnie doprowadzimy do końca funduszy emerytalnych. Tak? Taką alternatywę dał premier. I dlatego... Czyli widać, co jest priorytetem. Priorytetem jest kwestia ominięcia ograniczenia zadłużenia, a nie rozwiązanie problemu emerytur Polaków na dziesięciolecie. No. Też pytanie, w jakim czasie to wszystko się odbędzie. To odłoży to w czasie. Każdy miesiąc to jest problem. Ja nie wiem, czy to jest problem, jeżeli dojdziemy do 55%. Może to otrzeźwi wszystkich i zmusi do zrobienia czegoś konkretnego. Może to bardzo katastroficzne podejście. Ale jak obserwowałem z boku, pan był uczestnikiem te negocjacje, to wydaje mi się, że strona rządowa dzisiaj jest gotowa zgodzić się na wszystko. Zamiast od razu 4%, te dobrowolne, proszę bardzo, 4%. Minister Boni wczoraj wykluczał dobrowolność. Mówię o tym... O tej uldze podatkowej. O uldze podatkowej, no tak. Mhm. Jeżeli mamy dojść do 5%, minister Boni, bardzo proszę, 5%. Dziedziczenie... No wydaje mi się, że to nie jest takie swobodne, dlatego że to zdejmie część dochodów podatkowych. To blokowała, ale... Kwestia dziedziczenia, proszę bardzo, dziedziczenie. Ja sobie nie bardzo wyobrażam, jak można będzie wypłacać gotówkę z pieniędzy, które są papierowe w tym wszystkim. Ale jest gotowość na pójście na daleko idące kompromisy, byle tylko to przepchnąć. Za każdym razem, kiedy tak się dzieje, powstaje jakiś na końcu efekt potworny, który
rozwali ten cały system. Na efekty na szczęście mamy podobno długo nie czekać, bo projekt będzie miał, jak rozumiem, procedowany w trybie pilnym i już niebawem powinniśmy znać efekty, tak by ustawa weszła w życie 1 maja. 1 kwietnia jest niemożliwe. Zobaczymy, co się będzie działo. Ja mam do panów jeszcze jedno pytanie. Dane, które poznaliśmy wczoraj o PKB, są oczywiście historyczne i nie były żadnym zaskoczeniem, tym bardziej, że tak jak ta nasza polska statystyka działa, mieliśmy dane za 3 kwartały, cały rok brakowało 4. 4,4, tak. 4,4. Ja się chciałem zapytać nieco o ten wzrost. Jego siłą napędową była między innymi nasza konsumpcja. To my przyczyniliśmy się do tego, że wzrost gospodarczy mieliśmy na wysokim poziomie, może trochę się przestraszyliśmy tej podwyżki podatku VAT od 1 stycznia, ale to, co się powiela w tych danych, także zobaczyliśmy w informacjach za ostatni kwartał i myślę, że temu warto poświęcić chwilę, nie inwestują nasze przedsiębiorstwa. A jak nie inwestują nasze przedsiębiorstwa, to pytanie jest o trwałość tego wzrostu gospodarczego na przyzwoitym tempie, o to, co się będzie działo na rynku pracy. Kiedy firmy zaczną inwestować? Panie redaktorze, ale substytutem tego są inwestycje sektora publicznego. One są bardzo duże i rzeczywiście to pozwala Polsce przejść przez ten okres dekoniunktury na świecie, czy tego postkryzysowej sytuacji. To wszystko widzimy na naszych drogach. Jasne. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, inwestycje przedsiębiorstw, to jest fakt, ja również to odczuwam pracując w banku, nie ma zapotrzebowania na długoterminowe finansowanie, czy jest ono dosyć ograniczone, albo nie ze strony tych, którzy są wiarygodni, tak? I to jest bardzo duży problem. Wydaje mi się, że to się wiąże również z sytuacją na świecie. Jednak wysokie ceny ropy, jeżeli one potrwają jeszcze parę miesięcy, to historycznie rzecz biorąc zawsze powodowały dekoniunkturę 2-3 kwartałową po takiej cenie ropy ponad $100. Zarówno w latach 70., 80., jak i 90. I wydaje mi się, że tutaj naprawdę jest duża obawa o to, jak się będzie rozwijała koniunktura na świecie. Ale jeżeli koniunktura na świecie się pogorszy i ten kłopot z ropą naftową będzie trwał trochę dłużej, to i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie naprawdę może pojawić się sytuacja obniżenia tempa wzrostu. Jeżeli będzie obniżenie tempa wzrostu, a nawet spadek tempa wzrostu, spadek absolutny wzrostu, to poziomu PKB, dlatego ten brak nieufności, ta niepewność powoduje, że firmy ograniczają inwestycje. To jest jedna rzecz, panie prezesie, ale jako Fundusz Private Equity rozmawiamy z firmami właśnie, które szukają pieniędzy na inwestycje. Jest także problem zrobienia tej inwestycji. W polskich warunkach, jeżeli się włoży maszynę do istniejącej hali, to relatywnie proste. Jeżeli trzeba wbudować nową fabrykę, to jest kilka lat zatwiania formalności. I bardzo często firmy w ogóle nie podejmują tego wysiłku. Zastanawiają się, czy można to jakoś ominąć, kupić inną firmę, robić fuzję albo ograniczyć swój wzrost. Same załatwienie warunków zabudowy. To jest w zależności od województwa czy powiatu. W Warszawie 3 lata. I jak można oczekiwać, że firmy będą... W Europie Zachodniej jest jeszcze gorzej. Koledzy z firm niemieckich twierdzą, że zrobienie pewnych inwestycji, które są w Polsce, możliwe w Niemczech, albo jest to niemożliwe, albo trwa to wiele, wiele lat. Ja bym chciał, żebyśmy od Niemców uczyli się jasne. Rzeczy, niekoniecznie tego. Jasne, ale chcę powiedzieć, że to nie jest tak... Jeżeli mamy robić inwestycję, która przyniesie nam efekty za 4 lata, to bardzo wiele firm się tego po prostu boi. Właśnie zastanawia się, co będzie za 4 lata, czy oni w tej firmie jeszcze będą, czy ta firma będzie, jak będzie oglądał rynek. Uproszczenie tych spraw naprawdę poprawiłoby warunki funkcjonowania gospodarki i dałoby wzrost. Ale pewna kropelka optymizmu. Jeżeli spojrzycie państwo na wykres, to wyraźnie pod koniec, druga połowa 2009 spadek inwestycji do połowy 2010 roku, taki zjazd i potem powolutku wyjście najpierw na zero, bo to druga połowa zeszłego roku i w tym roku spodziewamy się może nieznacznego wzrostu inwestycji, ale kilkuprocentowego. To oznacza, że firmy jednak widząc, że doszły do granic mocy produkcyjnych, będą troszkę zwiększały inwestycje. Inwestycje sektora publicznego nie rozwiążą wszystkich problemów, bo to jest głównie infrastruktura. Gdyby nam rząd zmniejszył ryzyko, na przykład w sektorze energetycznym, jak długo nie wiadomo, co się będzie działo z kosztami emisji CO2, to inwestycja w blok energetyczny węglowy jest jak grą w pokera, więc na pewno rząd by nam pomógł
podejmując, przesądzając pewne rzeczy na przyszłość, tak żeby szczególnie długoterminowe inwestycje mogły ruszyć. Mówił to pan Jeremi Mordasewicz w naszym studio, także pan Ryszard Wojtkowski i pan Krzysztof Kalicki. To jest magazyn EKG.